z tej strony Wrumer, witam w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 2 i od razu zaznaczę na początku odcinka, ponieważ zauważyłem, że pod odcinkami są wyświetlenia, nie ma na przykład lajków, dlatego na samym początku zapraszam do lajkowania i subskrypcji kanału, a teraz zapraszam do gry i dzisiaj będziemy robić sobie zlecenia. Karakan pisał mi na jednym z live'ów, żebym zaczął robić właśnie zlecenia. I teraz sobie znajdziemy karczmę. Tutaj chyba są karczmy, co? Gdzieś tam powinny być tablice. Nie wiem, nie umiem się posługiwać tą mapą tu. Nieważne, rynek Flotsam. Nurtuje mnie pewne pytanie. Fol, co taki Val. Wiedźmin Maciego Gamratka jada? Zlecenie na Endriagi. Wobec bestialstwa i bezczelności stworzeń nazywanych Endriagami, zatroskane losy mieszkańców, komendant Bernard Loredo zdecydował się wyznaczyć nagrodę za eksterminację owych stworzeń. Śmiał, który pozbędzie się plugastwa raz na zawsze, otrzyma z rąk Ludwiga Mersa wysoką nagrodę, zostanie wpisany do kronik miejskich jako człowiek zasłużony dla Flotsam. Bierzemy. Nekery. Niech stanie się powszechnie wiadomo, że bandyta Dymitr uległ skrusze i poprosił o przebaczenie za swe straszne czyny. Odpuścił mu aha, dobra. Zostanie na trola, masz fibrylę jak badyle, odwiedź cyrulika we Flotsam. Fuk. Grzybki? Kasze? Czemu kasze? Przecież to człowiek. Widzieliśmy sobie. Niemoralna propozycja. Dowiedz się więcej na temat nekerów. Aha. No dobra, a gdzie my teraz mamy. Gdzie my teraz mamy te zlecenia? W którym miejscu są do wykonania, nie? Jakaś jest niemoralna propozycja. Sklep karczma, dobra. Nie, tego nie chciałem. Tego nie chciałem. Ja chciałem zadania. Jakie mamy zadania? Gdzie to się wchodzi? Questy. Halo? No tu raczej nie. O, mamy 2 talenty do rozdania. To mamy już na całość. Oblokowuje możliwość rzucania sztyletem. Obrażenia zadawane przez sztylety plus 20. Dobra, a to odblokuje możliwość odbijania strzał. No, nie wiemy, co się będzie działo w najbliższej przyszłości, więc myślę, że to można by walnąć. Regeneracja wigoru w walce. O, to się przyda bardzo. Mam odblokowane wszystkie, całe już to drzewko. Także spoko. Może po prostu chodźmy do lasu. Albo medytacja. Pójdziemy tam po prostu za dnia. Odpoczynek. Świt. No, dajmy tak. O. Dobra. Gitara. O, i od razu miasto ożyło, nie? Także jest moim zdaniem o wiele przyjemniej. Dobra, to idziemy sobie po prostu do lasu i tam sobie pośmigamy coś. Nie wiem, czy można tędy wyjść. Dzień dobry. Możemy tędy wyjść, spoko. Nie wiem, czy zabrałem wszystkie zlecenia. Dobra, oddalamy się. Nie, ja nie chcę Irden, Igni. No, co jest? O ty! Oj, co jest? Geralt mi umiera. Dobra, mam nadzieję, że go pokonam. Udało się. Ej, dobra.
Udało się. Mamy coś z tego truposza? Żuchwa. Dobra, mamy. Wzięliśmy sobie rzeczy. Dobra, Geralt się jakoś tam leczy. Tylko trzeba uważać niestety. Tutaj. Tutaj nic nie ma, póki... O nie! Następny idzie. No nie! Dalej się szybko! Co? No nie wierzę, dobra. Trochę źle to zrobiliśmy. Nieważne, dajcie mi jeszcze troszkę czasu, ja muszę się nauczyć grać tutaj, bo to nie jest takie proste, jest o wiele trudniejsza ta część niż pierwsza. Tam walka to była banalna. Po prostu trzeba było w odpowiednim momencie. No. O ty! Dobra, nieważne. Co ten Geralt taki słaby jest? Masakra. No dobra, no... Spróbujemy sobie, nie? Ale ja bym się wrócił tutaj, zanim... Tam jest ten... Dobra, ja nie mogę wejść, tak? Dobra. Idzie, idzie, idzie. Idą za mną? Nie, nie idą. Co jest? Halo? Ale jesteś brzydki. No. Dobra, to było easy. Jeszcze jakiś tutaj był. Jest. Dobra. Prosty sposób na nich w sumie. Okej. Okej. Udało się. Chowamy miecz. Zbieramy tutaj rzeczy z nich. Nie wiem, śmigamy. Kurde, chyba... Wiecie co, pójdziemy... Ja nie jestem pewien, czy my zabraliśmy wszystkie zlecenia. Jeszcze poszedł popatrzeć sobie w sumie. Czy są jakieś? O, chyba tam kolega zasnął. Dzielnica nie ludzi. Jestem Wiedźminem! Adzia! Nie zesraj się. Dobra. Tutaj nie ma żadnych tablic w sumie. Ciekawe, nie wiem gdzie tu by jeszcze mogłyby być zlecenia. Dobra, wejdziemy sobie tutaj i zobaczmy. Nurtuje mnie pewne pytanie. Co taki wiedźmin? No tutaj raczej nic nie znajdziemy. I co tam u was słychać, moja droga? Żeby cię pokręcić! Witaj, myślałby kto. Można z nim coś pohandlować? Jak znajdujesz życie? O. Pohandlujmy. No to my możemy... A, to spacją sprzedajemy, tak? Czajka... To nie... Dratwa... Esencja wody, skurcze ziele, to nie... Kilo... To możemy mu sprzedać. Kot, krew falki, krew nekiera, krótkie rękawice. Sprzedajmy list gończy. Można sprzedać list gończy. Mózg utopca. Jakieś rupiecie tam posprzedajemy, nie? Nosełka do miecza. Pożoga. Przestęp płatki białego mirtu. To nie, recepty to raczej też nie. To też nie. Skórę tak średnio chyba. Dobra, nie będziemy tam wiele sprzedawać mu. Jeszcze naiwna. Nie minie rok i wróci.
Dobra, idziemy normalnie misję robić, bo na razie to ja nie wiem, gdzie mam się tam udać, żeby zabić te... ubić te potwory z zadań. Ze zleceń, przepraszam. Tam mamy jakąś misję. Zobaczmy, czy będziemy z kimś rozmawiać, czy co. A, wieczorem mam się tutaj udać. Odpoczynek. Dobra. Okej, jest wieczór. To idziemy. Czyli zamknięte. O co chodzi? Czemu nie mogę tam iść? Dobra, dajmy jeszcze troszkę odpoczynku. No. Do północy na przykład. Teraz mogę iść? Drzwi zamknięte. Mówię mu, biorę mieszek albo... No siemka. No i na co się gapisz? Lol. Nie wiem, jak ma się tam dostać, szczerze mówiąc. Nie mam zielonego pojęcia. Może ze strażnikami trzeba pogadać, albo co? Czego? Komendant chciał mnie widzieć. Zostaw broń i właź. Dobrze jej pilnuj. Jest bardzo cenna. Poczekaj, wilku. Też mam do pogadania z panem komendantem. Właścicie, czy nie? Słuchaj, jestem oficerem, a ty zwykłym chłystkiem. Jak będę chciał, żebyś... Chodź mi już, Rosz. Okej. No, to załatwiliśmy sprawę. Z takim wojskiem Loredo nie obroni przystani przed pijanym drwalem. A co tu mówić o Jorwecie? Balista. Fajfus ma balistę. Wiesz, co to za broń? Ramiona wzmocnione spiżowymi sprężynującymi płytkami i naciągane cięciwą z końskiego włosia mogą wyrzucać ciężkie bełty nawet na kilometr. Tak, tak. Strzela dwa razy na minutę, ale nigdy w to samo miejsce. Odrzut. Już to gdzieś słyszałem. Znasz się na balistach? Znałem kogoś, kto się znał. Nieważne. No. Muszę ją uszkodzić. Pamiętamy. Inaczej jesteśmy zdani na łaskę Loredo. Wszyscy są pijani w trupa. Sprowokuję strażnika. Spokojnie, Rosz. Nie będę się znowu bić z tym motłochem. Dopóki balista działa, nikt nie przepłynie rzeką bez zgody Loredo. Sam się tym zajmę. Ty się napij. Aha. Znajdź sposób na unieszkodliwienie balisty. Nie kręć się tu. Siema. Nie kręć. Nie, może... Może poczarujemy. Nie kręć. Niemożliwe w tym miejscu. No to w jakim? Dawno się ten jeden to się nosi jakby jakim królem był. A znacie to? Raz mały elfik szedł se drogą. Psza jego mać. Nic nie zrobimy. Nie kręć się tu. Nie kręć się tu. Nie kręć się tu. Ten sam i ryj. Dobra. Pójdę na skargę do swojej mamy. Wesoł tu niby psy na śmietniku. Wesoł tu niby psy na śmietniku. Ten jeden to się nosi jakby jak król. Tutaj nic nie pogadamy. Oreny. 22 oreny. Spoko. Nawet tutaj nic nie możemy wziąć. Zajmij się balistą, Geralt. No spoko. Przejścia nie ma. Dawno się tak dobrze nie ubawił. A już ci. A zna... Czego, dziadu? Chcę się sprawdzić na rękę. A o, zobaczymy. Ciekawe. Nic. Bo dostaniesz łomot. A jak wygram? Pokonasz Wiedźmina. Czego więcej byś chciał? Ty jesteś ten Geralt? Szary wilk? Zgadza się. Dobra, zaczynajmy. Raz mały elfik szedł se drogą, psza jego mać. Aż tu krasnolud drypał mu nogą, psza jego mać. Aż ty kurdów lów życia. I co ja mam zrobić teraz? Psza jego mać. Ej, o co chodzi, bo ja nie wiem. Teraz to nie zrozumiem w ogóle, o co chodzi. Brak ci masy, szary wilku. Czas na inne rozrywki.
To nieźle. Potrzebujesz czegoś, Brzydalu? O, może ona by tam... Chciałem zrobić koledze niespodziankę. To ten smutas przybaliście. Ostatnio jakiś baran chciał, żebym czytała mu wiersze. Nie lubię takich ekstrawaginacji. Myślałem o czymś bardziej tradycyjnym. To co ma być? Twoja specjalność. Dobra, mam stałą stawkę. Ale z dala od balisty. O, to wyjdzie więcej. Co? Za usługi niestandardowe trzeba dopłacać. O, patrzcie ją. Zasady. Patrzcie. Niech będzie. No, dajmy jej. Dobra, idę się zająć chłopaczyną. No to idziemy, dobra, chyba załatwiliśmy sprawę. Znacie to? Raz mały elfik szedł se drogą, psia jego mać. Dobra, to ja się napiję kawusi w tym czasie. Jestem na służbie. Kuj, twoi koledzy się dobrze bawią. Czemu masz być gorszy? Pójdę na skalę. No w sumie. No. I gitara. Pośpiewaliście? To może czas na inne rozrywki. No, to oni sobie poszli. Aha. Aha. Okej. Udało się. To zrobiliśmy coś. To oni tam się dobrze bawią, widać. Dobra, tam jest ten nasz kolega. Loredo jest zajęty. Ta wiedźma Shilla teraz u niego siedzi. Później przyjdźcie. Geralt, chodź na dół. Porozmawiamy. No, to idziemy pogadać. Powiem wam, ciekawa misja. Pośpiewaliście. Tak. To co, czekam aż jaśnie pani skończy z jaśnie hamem? Szkoda czasu. Zdaje się, że zwaliła się tu cała straż z Flotsam. Warto by się rozejrzeć. Widziałeś kusznika za domem. Zajmę go czymś, a ty spróbuj się przekraść na tyły rezydencji. Dowiemy się, czego tak pilnują. No, dobry w sumie pomysł. Dobra, to idź tam się go... spytaj, co robi chłopak. Natychmiast do mnie! Wiewiórki chędożone. Ja tam bym wiedział, jak zrobić z nimi porządek. Czego? Stój, pysk! Ja się nauczę szacunku do starszych stopniem. Chcesz spędzić resztę... Okej, przekradliśmy się tu. Ale idziemy dalej. Dobra. Pewnie się obsikał trochę, ale to nieważne. Drzwi zamknięte, to pewnie on ma klucz. Na pewno on ma klucz. Dobra. No i co ja mam tu zrobić? Jak to jest zamknięte? A nie mogę nic z nim zrobić. Chyba, że... On tu idzie? O. Dobra, schowaliśmy się. Idzie tutaj, słyszę kroki. Ej, no... I co ja mam tu zrobić? Aha! Dobra, tutaj było... Obejście tego po prostu. Okej, no to idziemy. I pyk. Dobra. Coś tu było. Aha. W ten sposób. Tu jest jakieś zejście na dół w ogóle.
I co, jak ja mam tam śmignąć? Tam pokazywało. We flot sam złodziejom obcina się dłonie. Nie mogłem znaleźć wychodka. Masz szczęście, że komendant ma do ciebie sprawę. Idziemy. Ej. Panie komendancie, Wiedźmin został złapany w ogrodzie. Dawaj go tu. Tak jest. Właśnie skończyliśmy omawiać pewną kwestię. Rozumiem, że ty też w interesach. Nie zupełnie. Komendant chciał mnie widzieć. Zatem zostawiam was. Do widzenia. Jesteś wreszcie. Nie chcieli mnie wpuścić, póki była tu czarodziejka. Widziałeś ją? Odmalowana jak marketanka na przemarsz wojsk. Czarodziejki myślą, że wszystko im wolno. Słyszałem o tym, co się wydarzyło w Temerii. Wysłano za tobą list gończy. Paskudna sprawa. Ale myślę, że się jakoś dogadamy. Muszę wiedzieć, czego legendarny Biały Wilk szuka na takim zadupiu. Przecież jestem tutaj prawym. Szukam mordercy Foltesta. Tutaj? Skojatel maczali w tym palce. Ich ślady prowadzą do Flotsam. Masz szczęście, że trafiłeś na Bernarda Loredo. Jeśli mówisz prawdę i Jorvet ma na rękach krew króla, pomogę ci go dopaść. Interesuje mnie sam królobójca. Duży chłop, trudno go pomylić. Jesteś pewien? Tak, zabił Foltesta, a teraz chowa się w lasach. W takim razie jego też dopadniemy. Słyszałem, że zabiłeś Keirana. Miasto jest ci wdzięczne. Uznajmy, że odpracowałeś winy swoich przyjaciół. Są wolni. Mam nadzieję, że jesteś po naszej stronie. A czyja to strona? Ludzi z Flotsam. Od lat terroryzowanych przez elfich bandytów. Wasze kłótnie to nie moja sprawa. Tak? Przecież zabijałeś elfy na wybrzeżu Flotsam. Zostaliśmy zaatakowani. Nie no pojmujesz, że... To ty czegoś nie pojmujesz, Loredo. Ja nie jestem nawet człowiekiem. A kim? Elfem? Krasnoludem? Nie! Więc przestań opowiadać bzdury! Mam w dupie, że wołają za tobą odmieniec, bo masz białe włosy i świecące oczy. Jesteś człowiekiem jak inni. A tutaj trwa wojna. Nie da się siedzieć okrakiem na płocie. Do rzeczy, komendancie. Jesteś Wiedźminem. Twoim zadaniem jest obrona prostaczków przed potworami. Ja chronię ludzi przed niebezpieczeństwem ukrytym wśród drzew. Okej. Widzę, do czego zmierzasz. Jorvet nie jest lepszy od potwora, który napada i pożera zbieraczy chrustu. Jest gorszy. Bo inteligentniejszy i bardziej okrutny. Jak możemy go dorwać? Nie chcę, żebyś go zabił. Nawet ty nie pokonasz całego komanda. Mam pewien pomysł, ale nie będę teraz o tym mówił. Wiejórki coś szykują, zapuszczają się coraz bliżej przystani. Podejrzewam, że chcą zaatakować... Oj, kurde. Co jest na barce? Bandyci, mordercy i gwałciciele. Przez przypadek kliknąłem. Mają odpłynąć do więzienia w Drakenborgu. Jak tylko... Jak tylko dołączy do nich ich niesławny dowódca. Wisienka na torcie i najwspanialsze trofeum Bernarda Loredo. Z ust mi to wyjąłeś. Dopóki Jorvet pozostaje na wolności, ludzie, elfy i krasnoludy nie będą w stanie żyć obok siebie bez wzajemnych podejrzeń. Muszę się dowiedzieć, co planują wiewiórki. A skąd miałbym mieć takie informacje? Nie doceniasz mnie, Wiedźminie. Może i bywam uprzedzony, ale nie posyłam na sznur niewinnych. Chociaż kiedyś będę musiał coś z nieludźmi zrobić. Weźmy na przykład twojego przyjaciela Zoltana Chivaya. Kontaktował się z Jorvetem. Jestem Wiedźminem. Nie pracuję za darmo. Ma się rozumieć. Jeśli pomożesz nam w schwytaniu dowódcy Skojatel, wypłacę ci okrągłą sumkę z kasy faktorii. Tylko jak okrągłą? No ja... Spróbuję się czegoś dowiedzieć. Ufam, że przyniesiesz pokój Flotsam, chociaż rozpętujesz burzę gdziekolwiek się pojawisz. Nie zawiedź tego miasteczka, Geralt. Bywaj. Możemy coś tam pokminić, nie? W tej sprawie. Możemy coś zajumać tutaj, czy nie? O.
Grabie i Oreny. Cztery tylko, ale zawsze. O, a co tutaj jest? Oreny. Trzy. Pięknie. Dobra. Wzięliśmy sobie. A to... Potrzebujesz klucza. Mhm. Dobra, idziemy stąd. Chyba, że jeszcze na górę pójdziemy zobaczyć. Wejście tylko za pozwoleniem komendanta. Zabieraj się stąd. Dobra, nara, idź. Idź spać. Okej. Przejścia nie ma. Sorry, pierwszy raz tu jestem, kurde. No, to ci... Co ty, Geralt, robisz? Okej. Słyszeliście? A gdzie jest nasz kolega? Tu jest, dobra. Ten bydlak mnie nie wpuścił. Ten bydlak mnie nie wpuścił. On tak trochę cię nie wpuścił, ale to... Zobaczymy się później. Pamiętaj o broni. No, bo właśnie, halo. A, tu jest? I co, wzięliśmy tą broń, czy nie? Wzięliśmy to? Okej. 10, 10, 12. Okej. 10, 12 też taki bardzo podobny. Dobra, mamy nareszcie. Broń naszą. O, jak proszę. Tam, gościna u pana komendanta? Tacy jak on mogą się przydać. Albo zakuć nas w łańcuchy i puścić z prądem rzeki. Powiedział, że na barce trzymają pojmane wiewiórki. A dodał, że trzymają na nic Jarana Ep-Esnilena, prawą rękę Jorveta? Nie. To co? Pójdziemy go odwiedzić? Może coś wie o królobójcy? Chodźmy. No, to idziemy. Udaj się na barkę więzienną, podążaj za Triss. Mówię, biorę mieszek albo biorę mieszek i życie. Dobra. I co on na to? A on jest jeszcze trzecia opcja. Okej, która to barka? Pewnie ta. A wy tu czego? Chcemy porozmawiać z rannym jeńcem. Nie wolno mi nikogo wpuszczać. Rozkaz komendanta Loredo. Słyszałem, że się z tobą dogadał, ale... Więc zejdź mi z drogi. I tak wam nic nie powie. Zdycha. Dobra, nieważne, ale pójdziemy pogadać. Turendy? Ja ci kurwa Batendy. Pojęczę. Ciszej tam na dole. Patrz, gruźlik przysnął. A budź się, gruźlik. Już niedługo wyśpisz się za wszystkie czasy. Ależ go skatowali? Ma z tuzin złamań. Będę potrzebowała twojej pomocy. Co mam robić? Zaklęcie, którego użyję, jest bardzo bolesne. Jeśli zacznie się rzucać, mogę go zabić. Uspokoję go, znakiem akcji. Właśnie. Okej. Ty, niunia cała mokra. Hej, niunia! Robisz się mokra, jak na mnie patrzysz? Szykuj się, niunia! Co oni tam gadają w ogóle? Ja pierdzielę. Ej, aha, mam klikać. Nic z tego nie będzie. Niedoczekanie, kurwisynu. Nie jestem zdrajcą. Majaczy. Vatgern? Gdzie jestem? Na barce we Flotsam. Barka skazańców. Już po mnie. Jak żołdakom Loredo udało się dopaść zastępcę Jorveta? Nigdy by mnie nie złapali, gdyby nie zdrada. Gdyby nie zdrada. W oddziale Jorveta jest wiedźmin. W końcu okazał się kanalią, jak każdy dłan. Co się stało? Zdradził. Zaproponował mi układ. Spotkaliśmy się w miejscu, gdzie rosną róże pamięci. Powinienem był się domyślić. Róże pamięci? Tak. Jedne z ostatnich. Myślał, że dla władzy nad komandem zdradzę swojego brata. Odmówiłem i doszło do walki. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Żaden człowiek nie jest w stanie tak szybko się ruszać. To była masakra. Oberwałem jako pierwszy, dlatego żyję.
Wykrwawiłbym się, gdyby nie znaleźli mnie ludzie Loredo. Leto zabije Jorveta i wszystko przepadnie. Tyle ofiar, tyle cierpienia, wszystko na marne. Królobójcą jest Leto. Tak. Po co temu Duan śmierć Jorveta? Wykorzystywał nas od początku. Jorvet przestał mu być potrzebny. Zaczął przeszkadzać. Nie wiem, czego chce. Czego chce Jorvet? Dlaczego akurat Flotsam? Chędosz się. Jestem teraz jedyną osobą, która może go ostrzec. Mów. On... My walczymy o coś więcej, Wiedźminie. Flotsam to tylko początek. Nie jesteśmy bandytami, walczymy o wolność. Gdy nadejdzie czas, Jorvet odpowie na wyzwanie i wyjdziemy z lasów, by stanąć do bitwy. Jakiej bitwy? Nie powiedział. W takim razie dowiem się od samego Jorveta. Chciałbym to zobaczyć. Wiemy już wszystko. Co teraz? Jorvet. A jeśli on też wie? To przypomnę mu stare porzekadło. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Ostrzeż go, Gwynblade. Jorvet walczy, bo to umie najlepiej. Jest Ensid. Prawdziwym, wolnym. Jednym z ostatnich. Ta walka ma sens teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Jest jeszcze nadzieja. O czym ty mówisz, Ciaran? Nadzieja na co? Na zmiany, na lepsze jutro. Ja już tego nie zobaczę. Zakatują mnie na tej barce, odejdę tam, gdzie kwitną jabłonie, ale wy... musicie ostrzec Jorveta. Okej. Yennefer powiedziała, że Ciri odeszła na dobre. Żyje teraz w innym świecie i jest szczęśliwa. Zanim opuściła ten świat, dała nam wyspę. Będzie cenzurka. Nie liczyliśmy czasu. Ludzie wierzą, że widma Gonu są nieśmiertelne. Pędzą przez nieboskłon, dzierżąc miecze błyskawic w trupich dłoniach. Porywają ludzi, którzy stają się kolejnymi upiornymi jeźdźcami. Spalili sad i chatę. Pancernymi buciorami podeptali naszą wyspę. Porwali Yennefer. Musiałem ją odzyskać, wrócić do rzeczywistości, wrócić na wiedźmiński szlak. Okej. Co, cała historka? Historyjka? Historka, Boże. Wybaczcie, niedawno wstałem jeszcze, może mnie trzymać po wczoraj. Wczoraj miałem 7 godzin live'a, także... Geralt? Grubo. Nic ci nie jest? Byłem na wyspie Jabłoni. Pośród mgieł. Po pogromie w Rivii. Ciri zabrała tam mnie i Yennefer. Upiorni jeźdźcy porwali Yen, a ja ruszyłem w pościg. Ale... Zaraz. Czuję, że wszystko zaczyna się łączyć. Gdy pół roku temu wiedźmini znaleźli mnie ledwie żywego pod Kaer Morhen, ścigały mnie upiory Gonu. Prześladowały mnie też na Podgrodziu i w Wyzimie, gdy zabiłem wielkiego mistrza. Teraz jestem pewien, że to nie był przypadek. Ciaran powiedział, że rosną tu róże pamięci. Cedric też o nich wspominał. Jeśli to prawda... Powinienem szukać Jorveta, a nie kwiatków. Mogłabym przywrócić ci pamięć. Jesteś pewna? Wszystko na to wskazuje. Cokolwiek blokuje twoje wspomnienia słabnie. Mając choć jeden płatek róży pamięci, mogłabym przełamać barierę. Te kwiaty naprawdę mają wielką moc. W takim razie Jorvet poczeka. Pójdę z tobą. Będzie mi bardzo miło. W takim razie, w drogę. Cedric wspominał o starych elfich budowlach niedaleko wodospadu w lesie. Tam powinniśmy zacząć. Prowadź. Ja ci kurwa pojęczę. Ciszej tam. Weź. Na dole. Weź, kobita jest z nami. Gruźnik, to ona prowadzi czy ja? Się, gruźnik. Już niedługo wyśpisz się za wszystkie czasy. Znajdź róże pamięci, podążaj za Triss. No to idziemy. Tylko niech ona tutaj przyjdzie i niech idzie. Ja pierdzielę, Triss, no to ci rusz się, no. Ale sprzedał nam bardzo ciekawe info ten elf.
Ciekawe, jak to się cała ta sytuacja rozwiąże. Ale to jeszcze troszkę pewnie. No nieważne. Ten fagas no. Loredo zadzierał nosa, co? Ba, myślałby kto, że król Foltest idzie czy nie? Dobra. Ale tak w nocy ona chce iść. Na bank będę musiał walczyć z jakimiś potworami. Bo ona chce iść w nocy. Dobra, zapisaliśmy grę. I co teraz? Dobra, tutaj też zapiszemy. Aha. Dobra, walimy gościa. Okej. Jakiś znak jest na mnie. Ej, tutaj coś. O, dobra, jest, mamy. Jest tam jakieś potworki. Tam ktoś się wali. Łapka. Ona tam prze naprzód. Co jest? No, dobra. No i co teraz? A, za nami jest. Tu jest następny. Proszę bardzo, dobra, wszyscy leżą. Gdzie ona jest? Dobra, ustawmy sobie na Igni. I co teraz? Ach, wydaje mi się, że to tutaj. Wodospad, Menhir. Teraz powinniśmy iść drogą w górę. Już bardziej sobie elfy nie mogły skomplikować życia. Budować ogrody pośrodku lasu. Nie marudź. Już niedaleko. I na bank tam będą jacyś skojateli, nie? Na bank. Pułapka. No tak. Cedric opowiedział mi piękną legendę o tym miejscu. Elfie super. Legendy z reguły są piękne. Rzeczywistość wygląda znacznie gorzej. Wkrótce się przekonamy. Chyba, że mówimy o władcach pierścieni. Róża musi gdzieś pierścieni. Tu być. Rozejrzę tam się. Faktycznie Eldan i Cimoril. Cedric mówi, że Cimoril przyćmiewała urodą nawet Franceskę Findaber, uważaną za najpiękniejszą kobietę świata. Cedric za dużo pije. On naprawdę ma dar widzenia. Gdyby tyle nie pił, mógłby się nauczyć go kontrolować. Cedric pije, bo nie chce mieć wizji. Tym akurat rozumiem go doskonale. O, spójrz. Tris? Róża pamięci Cimoril. Legenda mówi, że bez kropli krwi róża umiera. Sprzedana również. Ale jeśli podarujesz ją kochanej osobie, wówczas nigdy nie zwiędnie. Ciekawe. Ta jest dla ciebie. Zrób mi eliksir. Chcesz, by się zatrzymała. Jeśli legenda zawiera choć ziarno prawdy, róża przeżyje bez kilku płatków. Dziękuję. O tej rzeźbie mówiłem łysy. Aha. Państwo se nie przeszkadzają. Dostaniemy za nią tyle orenów, że na miesiąc zabawy w burdelu wystarczy. Albo i półtora. Skąd babsztyl ma tyle pieniędzy? Z defraudancji chyba, skoro kupują chałupę i stać ich jeszcze na rzeźby do ogrodu. Co w ogóle robi taki chordniczy? Nie dźwigniemy tego, kurwańska mać. W całości nie. Odłupniem nogi, potem łeb i po kolei na taczkę. Sam sobie łeb odłup, prostaku. Aha. Zamknij mordę, cipo. A je! No. Nieźle zabić jak na góry. Czy ja właśnie walnąłem Tris? Dobra.
Dobra. I walimy gościa. Pyk, pyk, pyk. Ten z łopatą. Dobra. No co, mój życie nie ubywa w ogóle. Nieźle jak na wywyk na tubie. Kurde, to chłopa z łopatą nie mogę pokonać. No, dobra, Triss mi pomogła. Co, zmęczyłaś się? Uważaj, Triss! Aha, dobra, już myślałem, że Triss dostała. Gdzieś spadliśmy. Historia ciągnie się dalej. Co to za miejsce? Ciekawe. Na pewno jest woda, sądząc po tym, Enzid budowali takie kompleksy, zanim pierwsze ludzkie okręty wpłynęły do Delty Pontaru. Elfy posiadają wrażliwość, jakiej brak ludziom. Tak, bank coś będzie z Triss robił, Geralt, nie na bank. W takim miejscu to jest bankowe. No to wpadliśmy. No. A co my tu mamy? Książka Dziki Kon Oreny, runa księżyca. Dobra, bierzemy. Co to jest? Korzeń Mandragory. Jeszcze coś tu mamy? Dobra, tu nie możemy wejść tam. Co jest? Nie mogę tamten? Dobra. Zapiszemy grę. I w tym odcinku będzie to już wszystko. 42 minuty odcinka, także to wystarczająco na dziś. Jak zwykle, widzimy się niedługo. Zostawcie mi lajka i suba i komentarz pod filmem. A suba na kanale, tak, dokładnie. Sorki, nie ogarniam. Dobrze, trzymajcie się, na razie.